Co się dzieje na rynku nieruchomości? Mam najnowszy update pokazujący czarno na białym. No, drastyczną sytuację można powiedzieć na naszym rynku nieruchomości, ale z drugiej strony są okazje jak ktoś już bardzo chce i jak ktoś naprawdę marzy o tym, aby zostać w Polsce, aby wrócić do Polski. To są oczywiście okazje, o których mówiłem, pokazywałem je, jeżeli chodzi o na przykład Szczecin, jeżeli chodzi o Jelenią Górę, ale czy są też te okazje w takich miastach jak Sopot, Gdynia, prawda, Gdańsk, czy też Warszawa i Kraków? Oczywiście, że takie okazje są, ale też odniesiemy to do prawdziwej rzeczywistości i tego, co się może zaraz stać. No nie oszukujmy się, finalnie Polska jest w depopulacji, a po drugie Polacy coraz częściej są ludźmi wolnymi. Wolnymi ze względu na to, że mają pracę przez internet i jeżeli chcą, to mogą sobie gdzieś pojechać, prawda? Na przykład tam, gdzie jest tanio. No ale nie o tym wszystkim teraz będę tutaj mówił, a pokażę, jakie są bardzo dobre okazje w Polsce, które naprawdę mogą być dobre dla wielu ludzi, bo każdy jest inny. Wiadomo, Polska to Polska, fajnie mieszkać w Polsce, każdy przecież, większość ludzi kocha swój kraj, prawda? Skąd jest, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. No ale są pewnego rodzaju mankamenty. Jesteśmy w Unii Europejskiej i czy taki stan jak w Polsce obecnie może utrzymywać się dłużej? Czy te nieruchomości będą drastycznie spadać? Czy te nieruchomości będą drastycznie rosły? Czy opłaca się kupić mieszkanie w Polsce, czy opłaca się kupić mieszkanie w któryś z polskich miast, tak jak pokazywałem Szczecin, tak jak pokazywałem Jelenią Górę. Jest to na pewno dobra alternatywa do Gdańska, Sopotu i Gdyni, a przede wszystkim tania alternatywa, ale pokażę zaraz coś, co może wielu zaskoczyć i może być bardzo miłym plusikiem. Ale zanim o tym wszystkim opowiem, oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube. 70% oglądających nie subskrybuje kanału. Bardzo proszę, żeby każdy zasubskrybował, jeżeli nie subskrybuje. Generalnie tak jest, że na tych wszystkich kanałach, nawet 80-90%, na różnych, różnistych kanałach 90% ludzi nawet nie subskrybuje swoich kanałów, które ogląda. U mnie akurat bardzo dużo ludzi ogląda, którzy subskrybują. U mnie aż 70% ludzi, u mnie znaczy się 70% tylko nie subskrybuje. Na innych kanałach nawet jest 90%. U mnie bardzo dużo subskrybentów subskrybuje, dlatego zapraszam do subskrybowania. Także zapraszam do zasubskrybowania mojego angielskojęzycznego kanału, który otworzyłem, żeby tam wrzucać. Wrzucam trochę tych filmów angielskojęzycznych, ale żeby opłacało się produkować angielskie filmy po angielsku, które ja produkuję, w których ja nadaję, to trzeba mieć tak minimum te 1000, 1500, 2000 subskrypcji, żeby ten YouTube wybijał te filmy na ten angielskojęzyczny kanał. Będę wdzięczny, naprawdę, jeżeli nawet ktoś nie zna angielskiego, to wystarczy kliknąć w link w opisie i przejść na YouTube po angielsku i tam mi zasubskrybować. Będę wdzięczny, dziękuję. I przechodzę dalej. Oczywiście zanim przejdę, szybciutki łyczek kawy. No i jedziemy. Tak więc są okazje w Polsce, jest ich coraz więcej i te okazje tutaj teraz pokażę i proszę zobaczyć. Tutaj wcześniej wszedłem na Gdynię, bo dużo ludzi po prostu gdzieś tam chciałoby mieszkać nad polskim morzem, prawda? Inni by chcieli mieszkać, no może w górach, w Jeleniej Górze, gdzie jest bardzo dużo okazji. O Jeleniej Górze mówiłem wcześniej, możecie sobie wejść i zobaczyć we wcześniejszych filmach. No a jeżeli chodzi o Gdynię, no czy jest jakieś rozwiązanie? Tutaj mamy pierwsze, widzimy, tutaj jest jakaś rudera, której za 329 tysięcy złotych i to jest 123 metry. No nie wiem, jak to tam w środku wygląda, nie będziemy patrzeć, prawda, jakie są tego mankamenty, kto będzie sąsiadem. No i dalej mamy rynek pierwotny za 589 tysięcy 140 metrów kwadratowych. No to wiadomo, to są takie ładne domki. Tylko trzeba do tego dodać, do tych 589 tysięcy pewnie trzeba dodać jakieś 100-200 tysięcy remontu, więc no to nie jest 600 tysięcy, a 800 tysięcy. No i czy jest coś dalej w tej naszej Gdyni za tak ciężkie pieniądze? No i widzimy, i tutaj dopiero specjalnie kliknąłem Gdynię do 5 km i dlatego na przykład wyskoczyła Rumia. Rumia generalnie
od centrum Gdyni jest aż 12 km. Wiadomo, że od rubieży Gdyni jest pewnie 5 km jakieś, no ale od centrum Gdyni jest 12 km, więc Rumia to jest inne miasteczko przyległe do Gdyni. No, można je w sumie podpiąć jako dzielnica Gdyni, no ale nie jest to Gdynia, jest to miasteczko przy Gdyni. No i tam już można kupić, widzimy, coś, a tu też rynek pierwotny za 589 tysięcy, pewnie też trzeba wykończyć. No i tutaj mamy te wcześniejsze, które pokazywałem, że 100 metrów za 610 tysięcy, drugie za 610. Dlaczego pokazuję tylko 100-metrowe mieszkania? No bo co mam pokazywać? Będę pokazywał 40-metrowe klitki, no ja nie wiem, dla kogo mam to pokazywać, tak jak powiedziałem wcześniej, co mam pokazywać te 40-metrowe klitki, dla co? Dla singla, dla pary? A jak będą mieli dziecko, to co? A jak będą mieli drugie, no to co? No to pokazuję 100 metrów kwadratowych, żeby nie urągać. No po prostu to taki, żeby ludzie mogli być ludźmi, o, w ten sposób, prawda? No bo to 40 czy 50 metrów to jest bardzo mało, jeżeli chce się mieć czteroosobową rodzinę, no bo przecież teraz coraz częściej ludzie pracują przez internet, no jeżeli mamy dwoje dzieci, no to jeden pokój dla jednego dziecka, drugi pokój dla drugiego dziecka, tak, sypialnia dla rodziców, no pokój dzienny, no i co? No i cztery pokoje, a gdzie biuro, prawda, dla mamusi i tatusia, którzy na przykład pracują przez internet bardzo często, tak? No to pięć pokoi w ogóle jest potrzebne, tak? Więc jedziemy dalej i widzimy, że już 600 tysięcy się skończyło, że wszystko jest po 700, prawda? 699, 699, 699. No i tutaj na przykład w Rumi widzimy, jest Janowo, Rumia i widzimy takie potężne, jak na polskie standardy, metraże, 138 metrów, 138 metrów, wiecie, to te 138 metrów to jest po 700 tysięcy, no to 700 tysięcy to nie jest 1,5 miliona złotych, prawda? Więc jeżeli ktoś by chciał mieć duże mieszkanie i popatrzmy, te mieszkania są dosyć ładne, jeżeli ktoś chciałby mieć duże mieszkanie, no to tutaj po 150 metrów prawie, prawda, za 700 tysięcy, kto wie, może by sprzedali za 600, tego nie wiem. No i są okazje, prawda? Są sytuacje, w których no można kupić, może nie jest to Gdynia, może nie jest to Gdańsk, może nie jest to Sopot, może nie są to domy, są to wielkie apartamenty po 140 metrów, znaczy wielkie, jak na standard polski, 140 metrów kwadratowych za 700 tysięcy, może sprzedadzą za 600. No osoba, która na przykład sprzedaje dom w Londynie, czy w jakimś innych brytyjskich drogich miast, na przykład za 300 tysięcy i inkasuje 300 tysięcy, no to w sumie, wiecie, no tutaj wystarczy, że wyda 120 tysięcy funtów, czy 140 tysięcy funtów i zostanie takiej osobie 140 tysięcy funtów i sobie taka osoba może mieszkać, prawda? Tak, czyli jeżeli ktoś sprzeda dom w Gdyni, w Manchesterze, nie wiem, w Leeds, nie wiem, w Bristolu, nie wiem, w Brukseli, Amsterdamie, gdziekolwiek i chce wrócić do Polski i ma 300 tysięcy funtów, prawda? No to nie musi wydawać 1,5 miliona złotych. Nie musi wydawać 1,5 miliona złotych na mieszkanie normalnej wielkości, nie wiem, w Gdyni czy w Gdańsku, prawda? Bo takie. No oczywiście tego nikt nie kupuje, bo na to nikt nie ma pieniędzy w znacznej części. Jacyś tam ludzie kupują, co niektórzy, prawda? 1,5 miliona za 150 metrów, czy tam za 100 metrów. No ale większość ludzi jednak nie ma tyle pieniędzy lub też ma rozum, prawda, żeby tego nie robić, tak? No i tutaj widzimy, że są okazje. No jest Rumia, ja powiem wam tak, no Rumia jest spoko, prawda? Generalnie te wszystkie miasteczka są spoko, wiadomo, no, nie jest to Gdynia, nie jest to Gdańsk, nie jest to Sopot, jest to Rumia. Są po prostu miejsca, gdzie można zamieszkać na 140 metrach, nie za 1,5 czy za 2 miliony złotych, a za 700 tysięcy, a za 600 tysięcy. Może zamiast 700 sprzedadzą za 600, prawda? Oczywiście to jest bardzo dużo, no ale już dalej, jeżeli chcemy, no to widzimy. To dopiero się Gdynia zaczyna, te poboczne dzielnice. O, mamy na Oksywiu na przykład, proszę zobaczyć, 149 metrów kwadratowych. Proszę zobaczyć, za 739 tysięcy na Oksywiu, tanio, no to nie jest 1,5 miliona złotych, prawda? Tutaj mamy 125, tu mamy 110, prawda, z ogródkiem chyba,
No są, proszę zobaczyć, tu 155 metrów Wilczyno Gdynia, 155 metrów za 800 tysięcy. Wiecie, to nie jest 1,5 miliona złotych, prawda, finalnie, tak? No są nieruchomości, jest to pytanie, czy 700 tysięcy, 800 tysięcy za 140 metrów kwadratowych to dużo czy mało? No finalnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę, ile to jest 140 metrów kwadratowych, przepraszam, 800 tysięcy, 700 tysięcy złotych w danym momencie, 700 tysięcy złotych, jeżeli podzielimy na 4,4, no to jest 160 tysięcy euro. Prawda? 160 tysięcy euro. Jeżeli ktoś sobie sprzeda dom w Wielkiej Brytanii za 300 tysięcy funtów i wyprowadzi się do takiej Gdyni, no to może sobie kupić za połowę z tych 300 tysięcy, no 150-metrowe mieszkanie, apartament piękny. A w Rumi tam były jeszcze ładniejsze, prawda? To pozostanie takiej osobie 150 tysięcy. Za te 150 tysięcy można kupić pewnie ze 3 kawalerki. No i sobie żyć. No i sobie żyć, no i słuchajcie, i sobie żyć. No to życie w takiej Wielkiej Brytanii w takim momencie jest bez sensu, prawda? No bo dużo ludzi właśnie ma domy, wiecie, za 500 tysięcy, ale 300 tysięcy im tylko zostanie gotówki, bo resztę muszą spłacić kredytu. No i po co spłacać te kredyty w Wielkiej Brytanii, jak możesz sobie przyjechać do Gdyni czy do Rumi, zamieszkać w 150-metrowym wielkim apartamencie, za połowę tego, co ci zostało, a za resztę możesz sobie kupić trzy kawalerki, prawda? I sobie je tam wynajmować i sobie z tego żyć. Żyjesz bez kredytu, plus masz z tych kawalerek zysk na opłatę tego swojego mieszkania. Żyjesz za darmo właściwie, prawda? A tam musisz tam w tej Wielkiej Brytanii się kisić. Ale jest pytanie, czy są jeszcze lepsze, czy przypadkiem są lepsze możliwości dla ludzi, prawda? Oczywiście, że są. I teraz chciałbym pokazać, chciałbym ogólnie w danym momencie odczarować nasz naród, bo nam się wpaja bardzo złe rzeczy w Polsce. No tutaj widzimy, że są okazje dla wielu ludzi, no ale są jeszcze lepsze okazje, bo nie każdy przecież ma 300 tysięcy funtów, no wiecie, no dajcie sobie na spokój, tak? Nie każdy ma 300 tysięcy funtów, nie każdy ma 300 tysięcy euro, nie każdy ma 200 tysięcy funtów czy 200 tysięcy euro, nie każdy ma 100 tysięcy euro czy 100 tysięcy funtów, niektórzy po prostu mają 300 tysięcy złotych czy 200 tysięcy złotych i to wszystko, prawda? Niektórzy w ogóle nic nie mają, prawda? I teraz chciałbym coś pokazać, chciałbym pokazać, jak się Polakom kłamie, żeby po prostu moim zdaniem byli głupi i żeby nie wiedzieli takich rzeczy. Proszę zobaczyć, na przykład w Polsce się opowiada, że w innych krajach Europy jest jakaś wielka tragedia, a wiemy, że to w Polsce jest wielka tragedia, prawda? Bo jeszcze kupisz te nieruchomości za gotówkę to okej, ale na kredyt no to już szok, bo to jest 6 tysięcy euro, czy, przepraszam, 7 tysięcy złotych rata, prawda? 700 tysięcy złotych, wiecie, na 100% kredyt no to jest rata 6-7 tysięcy złotych plus opłatę to jest 9 tysięcy złotych za to trzeba wydać, no to jest za dużo, prawda? A bezpiecznego kredytu nie dostaniesz, bo śmiałeś mieć nieruchomość pod Londynem, prawda? No i o to chodzi, że są też jeszcze lepsze okazje dla ludzi, którzy nie mają pieniędzy, prawda? Bo są ludzie, którzy mają po prostu 100 tysięcy złotych czy 200 tysięcy złotych i jest pytanie, no taki Gdyni już sobie nie kupisz za 700 tysięcy złotych, prawda? Plus, a o kawalerkach możesz tylko pomarzyć. I czy są okazje dla takich ludzi? Pewnie, że są okazje dla takich ludzi i są okazje nawet dla tych ludzi, którzy mają te pieniądze, bo mogą mieć jeszcze lepsze życie. I wielu ludzi tak sobie po prostu robi. Proszę zobaczyć. Tutaj coś teraz pokażę. Tu się w ogóle Polaków wmawia, że w Hiszpanii jest w ogóle jakaś tragiczna sytuacja ekonomiczna, prawda? Proszę zobaczyć, to jest wykres hiszpańskiego bezrobocia. Co prawda, hiszpańskie bezrobocie, proszę zobaczyć, w roku tam powiedzmy 2013 widzimy tutaj wynosiło powyżej 25% chwilowo. W roku 2014-15. Ale od tego momentu Bezrobocie w Hiszpanii drastycznie spada. Proszę zobaczyć. Bezrobocie w Hiszpanii drastycznie spada. Spadło z 26% na 20%, potem spadło na 15% i dzisiaj bezrobocie w Hiszpanii jest prawie najniższe w historii. Powtarzam jeszcze raz. Bezrobocie w Hiszpanii jest najniższe prawie w historii. Widzimy, prawda? Jest na poziomie 12%,
a bardzo często jest 12%, bo wlicza się w to ludzi, którzy po prostu pracują pół roku tylko wtedy, gdy jest sezon, a drugie pół roku siedzą na bezrobociu. I ludzi, którzy mieszkają w interiorze Hiszpanii, czyli tam, gdzie nie ma pracy, czy wiecie, no bo generalnie Hiszpania przywybrzeżna jest pełna ludzi, Barcelona, Walencja i tak dalej, prawda? Bardzo dużo ludzi mieszka, tak? A w środku to głównie to mieszkają tylko w tym Madrycie, prawda? No, a poza tym ta Hiszpania jest bardzo, bardzo pusta i tam rzeczywiście w środku tej Hiszpanii tej pracy zwyczajnie nie ma, tak? Nie ma. To jest pierwsze kłamstwo, które wpaja się Polakom. Że w Hiszpanii jest jakaś tragiczna sytuacja, dlatego tam nieruchomości są 7 razy tańsze niż w Polsce. To jest pierwsze kłamstwo. Rzeczywiście, ten unemployment rate był wysoki, prawda, to bezrobocie, no bo to wzrosło, prawda, ale generalnie, historycznie, proszę zobaczyć, bezrobocie w Hiszpanii jest najniższe w historii. Prawda? Druga sprawa, teraz pokażę to, tak, pokażę teraz to. Mówi się, że, wiecie, że sprawa inflacji to jest sprawa światowa lub chociażby europejska. No i proszę zobaczyć, wszedłem tutaj, wszedłem akurat, no, i w Hiszpanii mają Auchan, i w Polsce mają Auchan, to jest Alcampo tam się nazywa, prawda? No i proszę zobaczyć, to są ceny żywnościowe w Auchan. W Auchan hiszpańskim, prawda? Gdzieś tam, nie wiem, w Barcelonie czy gdzieś. I proszę zobaczyć, na przykład jajka, tutaj to nie są chyba najtańsze produkty, nie wiem, może to są najtańsze produkty, tutaj akurat jest z tym ptaszkiem. No i proszę zobaczyć, w Hiszpanii jajka, 12 jajek kosztuje 2,69 euro, tak? 2,69 przy kursie 4,4, no to jest 11-12 zł, prawda? To jest niecałe 12 zł za 12 jajek. No to u nas przecież, jeżeli wejdziemy teraz na Auchan polskie, tu też mamy jajka, no i widzimy, tu mamy 10 sztuk, czyli wychodzi 8 zł za jajko. Ale tutaj obok mamy 6 sztuk i też wychodzi 8 zł, prawda? Tu mamy 10 sztuk i wychodzi 9 zł, czyli 12 jajek w Polsce by wychodziło, tych najtańszych w Auchan, one są po 90 groszy, no to też 12 zł prawie. Czyli jaja, widzimy, to też jest z ptaszkiem, prawda? Jaja w polskim Auchan, widzimy, w polskim Auchan, bo tu jest po 90 groszy, w polskim Auchan są po 90 groszy za sztukę, a w hiszpańskim Auchan, tak jak przed chwilą pokazałem, prawda, są po, wychodzi złotówkę za sztukę. No tam 95 groszy, czyli jajo w Polsce jest 15 groszy tańsze tylko, aniżeli w Hiszpanii. Tak? Czyli już widzimy, że, widzicie, no taka podstawowa rzecz, jak jajko, jest w tej samej cenie. W Polsce jajko jest w tej samej cenie co w Auchan, bo jeżeli kurs euro spadnie do 4,35, no to jest ta sama cena. Czy do 4,37, prawda? To jest ta sama cena. I to nie jest tak, że to tylko jajka, ale jajko jest podstawą. Wiecie, jajko używamy na jajecznicę, na English breakfast, wiecie, do ciasta, no do wszystkiego jajko, do naleśników, do wszystkiego jajka używamy, prawda? No i to jest taka sama cena, jak w Polsce, prawda? A nam się wpaja, że w Polsce mamy dobrą sytuację, tylko pamiętajmy, popatrzmy, w Polsce mówi się, że w Hiszpanii nie ma pracy. Jak tam jest najniższe bezrobocie w historii? Przecież tam jest 5 milionów imigrantów w Hiszpanii, no to jak to tam jest źle, prawda? I druga sprawa, i widzimy, czyli same jajka, no ale popatrzmy na przykład, co tam jest, jeżeli chodzi o inne jedzenie. No na przykład ryż, no ryż. 5 zł, prawda? No u nas ryż też kosztuje 4, 5, 6 zł, prawda? Czyli tak, ryż w tej samej cenie, jajka w tej samej cenie. Popatrzcie, papier tooletowy, no 18 zł. No u nas też papier toaletowy kosztuje 15, 18 czy 20 zł, prawda? Za 12 tych rolek, tak? Popatrzmy, no Coca-Cola wiadomo, że jest po tyle samo, prawda? No ale popatrzmy na rybkę doradę, prawda? Ryba za 6,99 za kilo, tak, no to 6,99, 7 razy 4, no to jest 28, no to jest 30 zł za kilo, no u nas też ryby 30, 40, 50 zł za kilo kosztują, prawda?
Popatrzcie, ryż w tej samej cenie, ryba nawet tańsza, może w tej samej cenie powiedzmy, prawda? Jajka w tej samej cenie. Popatrzmy, chcemy papier toaletowy tani, no to tutaj w ogóle mamy za dwa. Coca-Cola w tej samej cenie. Popatrzmy, sałata, iceberg lettuce, czyli lodowa, 68 eurocentów. Za, czyli ile? 3 zł za taką sałatę. No to u nas też 3 zł taka sałata kosztuje. Może nawet więcej, może nawet 5. Takie opakowanie sałaty, prawda? Lodowej. No to u nas też kosztuje 3 zł. Widzimy, to są takie same ceny. No nie wiem, co tam mam sprawdzić jeszcze. To są, popatrzmy, Alpro. Ten mleko z tych, z migdałów, prawda? 1,79, no to u nas też kosztuje 7,89 zł. Chyba nawet droższe u nas jest, prawda? Ziemniaki. Dobra, weźmy ziemniaki. 1,20 per kilo. 5 zł za kilo. U nas też ziemniaki kosztują przecież w Lidlu, w Biedronce, w Auchan, wszędzie te takie czyste po 5 zł za kilo. 4, 5 zł za kilo. Są po 1,50 zł, ale te malutkie, ale wszędzie zauważyłem, że w Biedronce, w Lidlu, w Auchan oni tylko wrzucają bardzo mało tych ziemniaków i one zaraz znikają i ich nie ma. To żeby kupić w Polsce ziemniaki po 1,50 zł w ziemniaczanym kraju, no to trzeba pójść rano, bo wieczorem czy w środku dnia już nie kupisz tanich ziemniaków w Polsce, prawda? Czyli ziemniaki nawet w Polsce są w tej samej cenie, co w Hiszpanii, choć jesteśmy krajem ziemniaczanym, prawda? I to pokazuje skalę tego, co się dzieje w Polsce, że u nas ziemniak to, no to była najtańsza rzecz, no a jest tak droga jak w Hiszpanii, tylko finalnie, mówię wam wprost, finalnie przecież w Hiszpanii zarabia się dwa razy więcej minimalna, u nas minimalna 3000 zł na rękę, a w Hiszpanii 5000 zł na rękę, ale jak to się ma w ogóle do nieruchomości? Widzimy, że ceny są niskie, że unemployment rate jest niski, no ale jak to się ma do nieruchomości? No dobrze, no to proszę bardzo, pokazuję wam Walencję. Walencja, 800 tysięcy ludzi, niczym Trójmiasto, proszę zobaczyć, tak? I nieruchomości, prawda? Proszę zobaczyć w Walencji, żeby mi nikt nie mówił, że pokazuje Gandię, prawda? Tylko na przykład. I proszę zobaczyć. Walencja zamuliło się. Jeżeli chodzi o Walencję, no to widzimy. Proszę zobaczyć. W Walencji wziąłem 100-metrowe mieszkania. Walencja. Proszę zobaczyć. Rudery się zaczynają już po 40 tysięcy złotych, tak? Popatrzmy, to jest 10 tysięcy, 11 tysięcy euro, proszę zobaczyć, rudery po 40 tysięcy złotych się, no, w Walencji zaczynają, rudery, no ale jeżeli ominiemy rudery, no to normalnej jakości mieszkanie, proszę zobaczyć, zaczynają się po 10 tysięcy euro, rozumiemy, rudery, prawda? Rudery. Oczywiście to są rudery, to nie są takie nieruchomości, które pokazywałem w tej Rumi, prawda? To są rudery, no ale jeżeli weźmiemy te nieruchomości na przykład do od, proszę zobaczyć, weźmy te nieruchomości od tutaj od 100 metrów, prawda? Od 100 metrów, no to nam, popatrzmy, jest ich 25 tysięcy, słuchajcie, 25 tysięcy, od 100 tysięcy wziąłem, przepraszam, od 100 tysięcy wziąłem, jeżeli chodzi o pieniądze, a ja nie chcę minimum price, weźmy od 50 tysięcy, bo dużo 50 tysięcy się pojawi i proszę zobaczcie, i tutaj już za 200 tysięcy złotych macie takie nieruchomości w tej Walencji, czyli za 200 tysięcy złotych już w Walencji kupisz sobie ładne mieszkanie 100-metrowe, albo 70-metrowe, albo za 200, nie za 800 tysięcy złotych, nie za milion złotych, nie za 1,5 miliona złotych, a kupisz sobie 100-metrowe mieszkanie za 200 tysięcy złotych. Na przykład tutaj 50 tysięcy euro, 158 metrów kwadratowych, prawda? Za 200 tysięcy złotych. Standard różny, ale jak chcesz lepsze, to nie wydawaj 200 tysięcy, a wydaj 250 tysięcy, prawda? A to wydaj 300, ale to nie jest milion, prawda? Ale to nie jest milion. I to pokazuje, to jest Walencja, to jest wielkości Trójmiasta. I to pokazuje skalę, że tak, w Hiszpanii unemployment rate, czyli bezrobocie jest najniższe w historii, a nam się wbija, że u nas nie wiadomo co jest, prawda? Nieruchomości są 4 razy tańsze nominalnie, ale kredyty jeszcze są 2 razy tańsze, to tak jakby i nie trzeba gazu, to tak jak nieruchomości by były, utrzymanie kupno na kredyt i kupienie nieruchomości nominalnie jest nawet 8 razy tańsze niż w Polsce. A żywność
żywność w sklepach jest w tej samej cenie niż w Polsce. Szanowni Państwo, i tym akcentem zakończę dzisiaj mój wykład. Pozdrawiam, do usłyszenia. Zapraszam do subskrybowania mojego angielskiego kanału, bo chciałbym zacząć nadawać po angielsku. Bardzo proszę o tą subskrypcję. W opisie jest link podany do mojego nowego kanału po angielsku. Bardzo proszę. Dziękuję. Pozdrawiam. Do usłyszenia.